Gwiazda kina i telewizji, Małgorzata Kożuchowska uwielbia media społecznościowe. Jak większość dzisiejszych celebrytów korzysta z nich do budowania popularności i informowania fanów o swojej codzienności. Aktorka zrobiła to po raz kolejny i dzięki temu dziś mówi o niej cała Polska. Małgorzata Kożuchowska przeżyła ostatnio prawdziwe zawodowe odrodzenie. Pod wpływem zakończenia drugiej szansy i niepewnej przyszłości rodzinki.pl zgodziła się przyjąć zeszłoroczną propozycję od Patryka Wegi. Gwiazda niewiele się zastanawiając, przyjęła ją i zagrała w Plagach Breslau. To był dla niej prawdziwy zastrzyk energii i doskonała odskocznia od szarej zawodowej rzeczywistości, czyli obyczajowych seriali, w których niewiele się dzieje. Kożuchowska jako policjantka śledcza z Wrocławia, szukająca seryjnego mordercy, jak się okazało morderczyni, poradziła sobie doskonale. Zupełnie nowa rola zmęczonej życiem i zimnej mundurowej, doskonale zrobiła jej karierze. Obecnie artystka coraz chętniej zamieszcza posty na Instagramie. Ostatni z nich bardzo spodobał się jej fanom, którzy pozytywnie ocenili publikację. Zapostowana fotografia informuje nas również o nadchodzących odcinkach rodzinki. Małgorzata Kożuchowska zaskoczyła fanów zaledwie kilka godzin temu na instagramowym koncie Kożuchowskiej pojawiła się fotografia przedstawiająca ją w zimowej aurze. Opis sugeruje dobrą energię i pobyt na planie zdjęciowym. Energia miejsca i koloru. To jest to. Wiecie, co mam na myśli. Napisała, oznaczając oficjalne konto serialu Rodzinka. PL. Może to oznaczać, że szykują się kolejne odcinki hitowej produkcji TVP, która najwyraźniej radzi sobie z dotyczącymi jej problemami oglądalności. Aktorka wygląda na naprawdę zadowoloną, a fani jedynie poprawiają jej humor pozytywnymi komentarzami. Redakcja pikio.pl życzy gwieździe wszystkiego co najlepsze i ma nadzieję na jej dalsze sukcesy. Też czekacie na następne produkcje z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej. Białe szaleństwo, piękna macie zimy pani Małgosiu, piękna jak zawsze, to jest nie do wiary, jak pani świetnie wygląda, ślicznie pani wygląda. Gdzie mogę kupić taką czapkę? Petarda czytamy w komentarzach. Jak gwiazda daje radę łączyć życie zawodowe z prywatnym? Jak powiedziała w jednym z wywiadów dla Wiwy, Małgorzata Kożuchowska bardzo polega na wierze, której się nie wstydzi i którą codziennie kultywuje. To pomaga jej znaleźć złoty środek na życie w świecie, który jej zdaniem coraz bardziej się rozmywa. Wiecie, gdzie wszystko zaczyna być płynne, relatywne, nieostre, posiadanie czegoś, czemu można być wiernym, jest komfortem. Dlatego jestem wdzięczna, że umiem wierzyć, powiedziała.
Gwiazda wyznała również, iż nie potrafi pędzić i poświęcić zdrowia dla rozpoznawalności i zarobku. Stwierdziła, że gdyby nie ta jej cecha, mogłaby nie poradzić sobie w zawodzie. Ja swoje zdrowie psychiczne bardzo cenię. I nie poświęcę go dla roli. Mój mechanizm na szczęście dobrze działa. Myślę, że bez tego, zwłaszcza w tym zawodzie, naprawdę można się wykończyć, czytamy.